A ja chciałbym, kochani, powiedzieć o... To jest na pewno do mnie, to co ja powiem. Chodzi o to, że bardzo często lubiłem się użalać. Ja nawet byłem w tym mistrzem, zwłaszcza w świecie. I powiem wam tak, że dzisiaj na uwielbieniu dotarło do mnie taka rzecz, bo też jest jakiś niedosyt, że Bóg jakby nie działa czasami w naszym życiu, że On nie daje nam tego, że nam jest tak ciężko, narzekamy. Kurczę, a do mnie dotarło tutaj, widziałem, jak On cierpiał na krzyżu Golgoty i przed tym krzyżem, jak cierpiał, jak znosił to godnie. I wiecie, ja zobaczyłem, jak wiele ja w ciągu ostatniego roku, bo ja jestem trochę dłużej nawrócony, nie godziłem się z tym, co było, to było moje, jakby, ja nie dawałem Bogu działać, a pytałem Go, dlaczego mam tak ciężko, dlaczego rok temu jeszcze, powiem wam, byłem bezdomny. W tej chwili moja sytuacja o tyle się zmieniła, a ja dalej czułem niedosyt i przed chwilą Bóg pokazał mi jedną rzecz, znaczy w sumie dwie. Jedna to jest sytuacja, w jakiej się znajduję, a druga skrawek sytuacji, w których ja nie poszedłem tak, jak On mi pokazywał, jak mi dawał szansę. Ja się wycofywałem często z różnych powodów i Bóg łaskawy pokazał mi tylko fragment tego, czego nie wykorzystałem. Kochani, ja chciałem tylko powiedzieć wam właśnie, że wiem, że to na pewno jest do mnie, że nie użalajmy się nad sobą, bo naprawdę nie mamy ciężko. Amen.